Witajcie, dzisiaj Was zapraszam na filmik z makijażem. Makijaż inspirowany Kelly Jenner, czyli najmłodszą ze sióstr Kim Kardashian. Kelly, to co u niej jest charakterystyczne w makijażu, to bardzo intensywnie podkreślone usta. Taki ciemny kolor na wargach jest szalenie modny, jest trendem na jesień, zima 2015, dlatego śmiało myślę, możemy wykorzystać tutaj ten motyw przewodni i zafundować sobie takie ciemne usta, jeśli oczywiście macie ku temu predyspozycję, ale usta nie tylko podkreślone, również na powiekach też coś się dzieje, one nie są całkowicie sute, też jest kolor orzechowy, takie delikatne, przydymione oka zrobione. Całość nawiązuje nie tylko do gwiazdy, powiedzmy, do Kelly, ale również do makijażu lat 90., gdzie właśnie mat, gdzie intensywnie podkreślone oczy, ogólnie makijaż taki monochromatyczny, wykonany w jednych tonacjach, był szalenie modny. Także jeśli chcecie być trendy na sezon jesień-zima 2015, to po prostu zapraszam Was na ten makijaż. Może akurat Wam się spodoba i przypadnie do gustu. Powieka przygotowana jest do makijażu, wewnętrzna jej część, a także miejsce pod brwią jest rozświetlona jasnym, matowym cieniem w kolorze Cree. Teraz narysuję kreskę czarną kredką. W moim przypadku jest to gouache Velvet Touch kolor Black Ink, czyli kredka wodoodporna powiedziałam? Dobrze? Mam nadzieję, że dobrze. Kredka wodoodporna, czarna, bardzo trwała i w dodatku miękka. Dzięki temu też z łatwością ją rozetrę, bo taki mam odgórny zamiar. Ona będzie roztarta, przez co optycznie przyciemni linię rzęs. A także wykończę już mój makijaż, nie będę musiała rysować kreski później, czy też eyelinerem, bądź jakąś konturówką dodatkową. Szybkie rozcieranie. Możecie rozetrzeć kredkę zwykłą pacynką gąbkową, bądź pędzelkiem, tak jak ja. Pędzelek króciutki, grubiutki, jak to lubię określać, czyli po prostu jędrny pędzelek, którym jesteśmy w stanie szybkimi ruchami i płynnymi rozetrzeć miękką kredkę. Wszystko na temat, więcej niczego nie potrzeba. Paletka, z której dzisiaj będę korzystać, to jest paletką marki Sleek, dosyć małą popularną, aczkolwiek naprawdę warto na nie zwrócić uwagę. Dancing Till Dusk, tak się nazywa. Jest to zestawienie, jedno z dwóch kolorystycznych, które weszło na rynek latem bodajże, tak mi się wydaje. Tu mamy jakoby dwa róże, ten ciemny, taki ceglaty, różowy oraz cztery cienie. Ja będę korzystać z tego cienia ciemnego orzechowego, z tego rozświetlającego, a także z tego różu. Róż również będzie nałożony na powiekach, ale to wszystko za chwileczkę. Teraz nakładam ten cień, o którym wspomniałam. Najciemniejszy, matowy kolor orzechowy. Makijaż jest stylizowany, czy też możemy powiedzieć wzorowany na makijażu Kelly Jenner, czyli siostry Kim Kardashian, którą zapewne dobrze znacie. Ona słynie, można już powiedzieć, z intensywnego makijażu, tak jak zresztą jej starsza siostra, a także ostatnio z powiększonych ust, które uwielbia podkreślać matowymi pomadkami, szczególnie w orzechowym kolorze. I w zasadzie wydaje mi się, że to ona zapoczątkowała tą erę orzechowych pomadek. Ja osobiście bardzo je uwielbiam. Dawno czekałam już na to, aby usta w ciemnych kolorach matowych i ciemnych właśnie takich brązach orzechowych były po prostu na czasie. Swojego czasu malowałam się tak, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Pewnie wtedy to trochę może dziwnie wyglądało, że taka młoda dziewczyna miała takie ciemne usta, ale wierzcie mi, zawsze uwielbiałam, jak te usta były podkreślone, były intensywne. Tak jak widzicie, cały czas dokładam tego cienia. Chodzą po prostu takie ciemne, dosyć przydymione oczy, smoki. Również stylizowane na lata 90., bo to nie tylko na Kelly Jenner, bo to zresztą zapewne też wiecie. Ona skądś tu musiała zaczerpnąć takie ciemne oczy orzechowe i do tego orzechowe usta, bardzo duże, fajne, podkreślone. Konturówką, a następnie oczywiście pomadką. Także to wszystko było już w latach 90.,
Ja oczywiście w tamtych latach się jeszcze nie malowałam, bo do przedszkola chyba ciężko iść z makijażem, ale no w tamtych czasach to się działo. Dobra, koniec gadania, bo jak zwykle się tupi, a robota stoi. Teraz ten cień, również matowy. Taka kawa ciemna z mlekiem i tym kolorem troszeczkę podkreślimy sobie załamanie powieki, wyciągniemy makijaż w kierunku do góry. Zaraz całość jeszcze wszystko ocieplimy. Widzę, że to prawe oko wyszło troszeczkę ciemniejsze od mojego lewego, ale oczywiście będziemy jeszcze w tej kwestii tutaj działać. Co by nie było, że są niesymetryczne. Ale czasami tak się zdarza. Myślę, że każdemu. A na co dzień szczególnie. Dobra, tyle tego cienia. Teraz nałożymy trochę cienia albo i różu w kolorze ceglatym, który ma ocieplić cały nasz wizerunek pędzelkiem już taki bardziej sprecyzowanym. To jest pędzel Sigma E45. W załamaniu dosłownie muskam. Tym ceglatym kolorem, który tak jak już wspomniałam ma za zadanie całość ocieplić. No a przede wszystkim nada takiego jesiennego stricte akcentu, bo mi taki kolor rdzawy po prostu kojarzy się tylko i wyłącznie ze spadającymi liśćmi. Takim właśnie wspaniałym kolorze. I teraz na sam koniec ten cień, o którym Wam wspominałam, ten jasny. Będzie go widać na pędzelku? O nie widać. To nie pokazujemy. Ale ten jasny cień perłowy, czy też metaliczny, jak wolicie, delikatnie nałożony w załamanie, on spowoduje, że oczy delikatnie będą się mienić, ale ten blask będzie w zasadzie bardzo stonowany i praktycznie niezauważalny, tak bez przyjrzenia się, ale zawsze coś spowoduje, jakiś migoczący akcent. I jeśli chodzi o powiekę dolną, sięgam ponownie po czarną kredkę. Delikatnie w linii wodnej rysuję linię, która zaraz zostanie utrwalona tymi samymi cieniami, które używałam. To za chwileczkę oczywiście wszystko jeszcze sobie wyrównam. Które używałam na powiece górnej. Zaczynamy od tego ciemnego cienia orzechowego. I szerszym pędzelkiem, tym samym pędzlem, którego używałam do nakładania cienia na górną powiekę, rozcieram w sposób płynny moją kredkę, w zasadzie ją ugruntowuję. Tym mniejszym pędzeleczkiem nabieram troszeczkę tak na czubeczek tego cienia rdzawego i dosłownie na środku powieki ocieplam nim. Ocieplam? Dodaję ciepłego troszeczkę pigmentu powiece dolnej. Teraz pozostaje mi już tylko wytuszować rzęsy i oczywiście dokleić sztuczne, ale to no dobra, niech już będzie, pokazuję. Sztuczne rzęsy, marka Ardell, model Demi Whispies, czyli najbardziej kultowe rzęsy, jeśli chodzi o tego producenta, które świetnie będą współgrać z tym intensywnym makijażem oka, a także przypodobnią mnie może troszeczkę bardziej do Kelly, a w szczególności do jej makijażu. Wracamy za chwileczkę. Kolejnym charakterystycznym elementem w makijażu Kylie Jenner, zresztą to już powiedziałam, są usta, no w zasadzie są najbardziej charakterystyczne, oprócz tego oczy, od których zaczęły się makijaż. Co do ust. Najważniejsza kwestia, rozświetlamy łuk Cupidyna, rozświetlam tym samym produktem nabłyszczającym, który już wylądował na mojej twarzy. Jest to puder transparentny marki Kryolan, ale w wersji właśnie nabłyszczającej i to jest numer TL7. G, teraz to dobrze, jest 9G, przepraszam, TL9G. Troszeczkę odsypałam sobie tego pudru na nakrętkę i palcem rozprowadzam ten puder nabłyszczający, czyli po prostu rozświetlacz pudrowy
na łuku Kupidyna. Sięgam konturówkę, po konturówkę, ponieważ konturówka jest no, nieodzownym elementem przy tak intensywnym makijażu ust. Jest to Catrice Long Lasting, nic już nie będziecie widzieć, ale odcień Hey Macadamia Girl. To jest bodajże 0,80 albo 80. Świetne konturówki. Tak tylko wtrącam. Oczywiście marka Golden Rose. Konturówki z serii Dream Lips. Naprawdę są rewelacyjne. Kolorów jest to niemiara. Ja akurat mam podobny kolor z Catrice, więc nie sięgałam już po Golden Rose, ale jeśli będziecie poszukiwać, to również spójrzcie na te konturówki. I tak jak wspomniałam, uważnie obrysowuję usta. Ja akurat konturówką nie muszę czynić żadnych poprawek i korekt moich warg, bo one są w miarę symetryczne i równomiernie wypełnione, oczywiście naturalnie. Dlatego nie muszę żadnej korekty robić. Natomiast jeśli macie asymetryczne usta, czy też chciałbyście je optycznie powiększyć, to jak najbardziej właśnie w tym momencie poprzez obrysowanie ust konturówką. Tak jak widzicie, też troszeczkę konturówki nakładam i uzupełniam konturówką usta. Będę miała pewność, że makijaż ust będzie długotrwały. A konturówka spisze się, tak jak wspomniałam, obrysowuję usta i zaraz nałożę pomadkę. Pomadka w takim pięknym, orzechowym kolorze. Za chwilkę zdradzę, co to takiego. Gotowy makijaż w stylu Kylie Jenner jest skończony. Tak jak widzicie, oczy są dosyć intensywne, sztuczne rzęsy optycznie otworzyły oko no i sprawiły, że makijaż wygląda na kompletny. No i usta, nad którymi warto było się skupić. Myślę, że ciekawie prezentują się ten kolor orzechowy. Kasztanowy w zasadzie możemy powiedzieć. Jest teraz tak klimatyczny na jesień, że ja po prostu jestem zakochana w tak ciemnych ustach i w zasadzie na co dzień mogłabym sobie je serwować. Zrobię Wam małe przybliżenie. Mam nadzieję, że całość Wam się spodoba. Jeśli chodzi o pomadkę, to jest to pomadka Gosha. Pomadki marki Gosh ogólnie są niedoceniane, a one są naprawdę rewelacyjne. Czarne, eleganckie opakowanie. Pomadka nazywa się Velvet Touch Lipstick 003 Matte Antique Color, który prezentuje się tak. Bardzo fajna szminka, długotrwała, tak jak wspomniałam, nie waży się na ustach, a to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że makijaż przypadnie Wam do gustu, tak jak i cały filmik. Jeśli tak, to oczywiście kciukujcie. Zapraszam Was na stronę legimakeup.pl, gdzie znajdziecie listę wszystkich dostępnych, wszystkich kosmetyków, którymi wykonałam ten dzisiejszy makijaż. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.